cała twaka ci pokazałam nogą. I to właśnie robi się na w czasach. Idziemy do Królestwa Cukierków. Ciunga, Aneta! Zawsze ciunga! Kochanie, gotowa do drogi? Oczywiście, a wakacje muszą się udać. To dobra, my bierzemy się za jazdę i spotykamy się na miejscu. Co za spotkanie, 100 km od Konina, kurczę, jest, stacja benzynowa się dzieje. My już jesteśmy na miejscu, wstępnie żeśmy rozeznali ośrodek, ale ponieważ doba hotelowa rozpoczyna się dopiero o 14, pani powiedziała, że musimy chwilę poczekać, ale zaparkowaliśmy nasze autko tuż pod domkiem, obejrzeliśmy wstępnie domek, jest rewelacja, niedługo wam pokażemy. No i pora na małą przekąskę, no bo jakoś trzeba te dwie godzinki wykorzystać. Coś zjemy i idziemy się przejść po środku, zobaczyć jak wyglądają sanitariaty, jak wygląda część artystyczna tutaj tego środka. Jak myślisz, kochanie? Idziemy na zwiad, nie? No przecież musimy zobaczyć, jak całość wygląda. Tak, zobaczymy, jak całość wygląda. Na pewno was o tym poinformujemy. Tak jest. No hej. Chodźcie, zobaczymy. Chodźcie, zapraszam. No kurczę, jeszcze świeżością, nowością pachnie. No fajnie, bardzo schludnie, przyjemnie, kuchenka jaka fajna. No proszę, proszę, łazieneczka jaka świetna. Jest prysznic? Jest prysznic, jest no toaletka, jest wszystko. Jest tak jak powinno być. Teraz idę zobaczyć do kolejnego, no sypialnia. No proszę, no bardzo fajnie. I szafa nawet jest. No super. Tylko szkoda, że łóżka są rozłączone. Ekipa Jeep Poland. Co się stało? Co się stało? Proszę, proszę, szybko. Triathlon. Musiałem biegać, pływać, kurde, ja nie wiem. A mówią, że sport to zdrowie. A tu zobacz, które blokują nam wakacje, co? Dobrze, ekipa Jeep Poland idzie do recepcji. O, zaraz. A już wiemy, co wam czas zabrało. No. Krzychu. Teraz tu. Teraz do Krzycha. Ładne, 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 ładne. No i tu jest robotnicze. Jakie ładne. No i zapomniałem wziąć okularów. No, i hańba. I teraz mrużę. A gdzie ono? Nie w tamtą stronę poszło. No nie no. Do Egiptu słońce poszło, no. Nie miało czasu dla nas, mówię, tam lepsze stawki są. No, pewno tak. Pozdrawiamy z gór. Nad morze. Nie, nie, z gór. Nad morze. Z tym morzem to kalumnie. I jesteśmy tutaj niedaleko plaży celem sprawdzenia, jak to wygląda wszystko na miejscu. Chodź tu. Z tej strony mnie nie znacie, ale czasami też prowadzę kursy gotowania. Tu jest mój nowy uczeń, Krzysztof. Dzisiaj Krzysztof dostał zadanie przygotowania kiełbaski. Jesteśmy w trakcie. Progres na poziomie 50% wykonania. Czekamy, aż proces termiczny dobiegnie końca. Także warto zasubskrybować. Najnowsze wieści. Zmywarka się włączyła. W czasy pełną gębą. Tak jest. Żona odpoczywa. Odpoczywam. No to mamy nowy dzień na kampingu Stogi. Kawa, szykujemy się i jedziemy na miasto. Do zobaczenia w Gdańsku. No i to właśnie robi się na w czasach. Głupoty. No chodź, uwolnij swojego faceta. Ale tu nie żart. Tutaj. Tak. Już mi się nie podoba. Idziemy dalej. W drodze powrotnej się tobą zajmiemy. Uratujemy cię. No to witam was na ulicy Długiej w Gdańsku. Mamy tu, jak widać, mnóstwo ludzi. No pogoda dzisiaj nie dopisuje,
ale jak się założy pod koszulkę, idzie wytrzymać. Chociaż jest wieczny. Piękne. O nie, już się widzę. Idziemy do Królestwa Cukierków. Raj dla mojej żony. O tak, uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam. Kocham. Nie wyobrażam sobie bez nich życia. Jak żyć? Pecha. Ale tą już fotkę, to poczekaj. Nie, góra jest już zajęta. Także musieliśmy się tutaj ulokować na dole tego jachtu. Ale mam nadzieję, że obejdzie się bez aviomarinu. Jak myślisz? No oby, oby. Sprawdzamy. Będą wyskakiwać, będą się... Nie, mam tablety, przygotowana jestem. Także tak. Piraci gotowi na podróż. Oj tak. Na rejs. Będzie bujać. Jak tam, kochanie, po rejsie? Super. Były zaburzenia żołądkowe? Nie wiem, jak to było. Ale było tabletka wygrać. Była ssana. Ono było, no musowo. Musowo, nie? Tak, lepiej wziąć za dużo, niż później żałować, nie? Dokładnie, że nie wiem. Tak, bo później mogą torebki być papierowe potrzebne na takim statku. No i to nie jedna. I to pewno nie jedna, zgadza się. No nic, lecimy dalej. No i dotarliśmy na Westerplatte. Zrobimy parę fotek, jakieś krótkie nagrywki. No i wracamy, prawda, kotku? Do Gdańska. Wracamy na dalsze zwiedzanie. Na dalsze zwiedzanie, zgadza się. Mamy tu tablice pamiątkowe. Jak tam, żonusia, nogi bolą od chodzenia, czy jeszcze nie? Nie, czyli spokojnie, możemy jeszcze dzisiaj do nocy chodzić. Oczywiście, dalej. Jeszcze na dancing, no tak. Czyli na początek rys historyczny, później rozrywka. Jak, kochanie, nogi? Zmęczona? Ujdzie, no. Kawałek trzeba zasapana. Dojść. Tak. Zasapana, to na pewno. No. I jeszcze czeka nas powrót. Emocje robią swoje. No, może. Podejrzewam wieczorem, tu padnę jak... O, będzie się dobrze spało dzisiaj, tak. Też mi się tak wydaje. Wszyscy robią sobie zdjęcia z pomnikiem, a ja chcę wam pokazać, jak wygląda to, co z tej góry widać. Kochanie, podekscytowana, że wracasz innym statkiem? Oczywiście. Jest kapitan. Ahoj, przygodo. I mamy część artystyczną na statku. Urzekła mnie ta melodia. Kołysz mnie, kołysz. Oj, będzie mi to grało do rana w głowie. Dostaliśmy telefon z Konina od sąsiadki, która opiekuje się naszymi kotami podczas naszej nieobecności. O, jakaś dłuższa relacja. Zapici. Wybieramy się właśnie zobaczyć zachód słońca. Czego się, kochanie, spodziewasz? Nieziemskich widoków. Ja też. No zrób jeszcze raz Pamelę, bo włączyłem teraz nagrywanie, Aneta. Zrób Pamelę. Jakbym cię nawaliła. Wiesz, może sobie kaptur na głowę. Pamela w kapturze. Ejo. Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Kto to śpiewał? Bajm, tak, dobrze. Aneta dokonała odkrycia na plaży. Mamy tu do czynienia z belką główną galeonu, na którym pływał Jack Sparrow. Aneta, jako odkrywca masz prawo nazwać nowe odkrycie. Jakie imię nadajesz? Aneton, dobrze. Po? Zdra? Ja? My! Hej! Sami to wymyśliliśmy. Dobre, nie? Zazdrościcie. Hej!
najtur w okolicy. Także jak widzicie, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Nie idzie się zgubić. Od razu mamy 218. Wszyscy mało gadają, zmęczeni. Każdy nie może doczekać się, kiedy usiądzie. Czyli honory, a nie. Wyjmij, kochanie, klucz jest u mnie w kieszeni. Ale tu? Tak, tej blisko. Potwora z Loch Ness. W tej kieszeni. To w kieszeni masz? A tej od potwora. Jaskinia. Głębiej. Głębiej, Aneta. Tam dalej jest. Bojaj się, buraku. Widziałem, że tam jakieś worki wnosił, żebyś nie złapała przez przypadek. Pomysł jest taki, żeby pod wpływem alkoholu, tej pompki i tych balonów, jak te wszystkie klauny na tych wszystkich rynkach, zacząć pompować. Jak tylko coś skręcimy, odezwiemy się i pochwalimy. Na pewno. Krzychu, jak ci prężnieje? No naprawdę imponujące. Cicha woda brzegi wie. Wow! O kurczę. A im się nie mam gdzie cofać, żeby się w kadrze zmieścił. Żeby ci obiektywu nie wyszkodził. Aneta, potrafisz postawić. Potrafisz. Ręce, które leczą. Ciągaj, ciąg, Aneta. Tak się ciąg, teraz masz mojego ciąg. Anetka, kocham. No. Na pewno to wygląda idiotycznie. Ale daję dużo panu. A to jest to, co nam zostało po naszej zabawie. Jutro wystarczy. No i jeszcze, żeby być dokładnym, to. Testujemy wejście na plażę dla dzików. Wiesz, genialnie. Portki mam mokre, ale to ciuch się wytnie. My z małżonką w drodze do muzeum. Samochód odpalony i jedziemy... Droga. Jedziemy w drogę, tak. Do zobaczenia na miejscu. Zwiedzanko rozpoczęte. Hej. Dotarliśmy na miejsce. Samochód zaparkowany. Idziemy do środka. Najpierw musimy zorientować się, gdzie jest kasa biletowa, bo oczywiście nie kupiliśmy biletu przez internet, co podejrzewam nie jest najlepszym pomysłem, no ale spróbujemy, zobaczymy. Udało się nam znaleźć wejście główne, ale jak sami widzicie, nie było z tym problemu, bo jest ogromne. Anetka, a może pójdziemy do kasy? Tak? Idziemy do kasy? No. Dobra, dobra, no chodź, 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 póki mamy ten. Minus 3 było, tak? To naciskaj minus 3, jedziemy. Ej, dobra, Aneta, to idź weź dwa bilety, ja już zajmę kolejkę. Co mam wziąć? Dwa bilety, ja zajmę kolejkę. Tam, gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą. A i prawdą to się stało. Ile waży obciążenie? Każdy z żołnierz musiał nosić oporządzenie. Każdy z tych worków waży 14 kg. Niemieckie ubranie przeciwgazowe dla niemowlęcia. Naprawdę, widać, że komputerowo wyrenderowane, ale naprawdę jakoś jest no wystarczająca, żeby poczuć ten klimat tamtych lat. Jesteśmy po kawce. Co możesz powiedzieć o kawie dostępnej w muzeum II wojny światowej? Niespeśna. W porównaniu z rozpuszczalną to jest wręcz rewelacja. Rewelacyjne, no tak. W porównaniu do rozpuszczalnej to rzeczywiście. Przed nami Park Oliwski. Żona mnie namówiła, żeby zobaczyć te roślinki, które są tutaj w parku. Także zaczynamy zwiedzanie. Coś tam pewno nagramy, będziemy chcieli wam pokazać. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ale piękne! Jaka piękna! Ale łebki mają świetne! Takie piękne! No chyba zły pomysł iść tak w cieniu. Ojej, jak to słońca, nie cień. To było, jak było przejście na drugą stronę, to trzeba było przejść, a nie idziemy tak bez końca i cień, i cień, i cień, i cień. Masz słońce, tylko że no kurczę dozowane, tak, przez liście. No to może nam się uda zwiedzić palmiarnię do 18:00.
poniedziałek nieczynny, ale czyli dzisiaj, czyli bilecik. Może, o, jest knajpeczka jakaś. Banan. No, banan, tak, tak, banan jest. Może pachną? Pachną? No, nie za bardzo. Groty szeptów. Sztuczne groty będące pozostałością po ozdobnych instalacjach wyposażenia parku. Zobaczmy sobie groty szeptu. No to możemy sobie tu poszeptać. Turnus dobiegł do końca. Pakujemy się. Zdanie kluczym. I trasa do Konina. Szkoda, że tak szybko to minęło. Piękna pogoda. Szybko minęło, rzeczywiście. Wrócimy tu jeszcze kiedyś, kochanie? O, oczywiście, bo jeszcze tyle nie zobaczyliśmy. Trzeba to wszystko zobaczyć. Tak, jeszcze jest tyle do zobaczenia. Zachęcamy, no Gdańsk jest przepiękny. Taka kolej rzeczy. Wakacje, wakacje i po wakacjach. Piękny dzień się zapowiada, a my musimy wyjeżdżać. Jeżeli ktoś z Was zna to uczucie, napiszcie w komentarzu. Jeżeli Ci się podobało, to zalajkuj. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to zasubskrybuj. Koniecznie. Tak jest, koniecznie. A teraz muszę pilnować, bo to, żebyśmy nie spali.